Jest to takie dziecinnie proste, a jednocześnie takie nieoczywiste, jeśli popatrzymy na wiele innych gier RPG, gdzie możemy po prostu rzeczy w nieskończoność farmić. No, w Gothicu 2 nie ma mowy o farmieniu, dlatego nawet to, co sprzedajemy i to, co podnosimy, jest na swój sposób znaczącą decyzją. No, w Gothicu 2 nie ma mowy o farmieniu. No, w Gothicu 2 nie ma mowy o farmieniu. Nie ma mowy o farmieniu. Really, nigga? Jeszcze raz, a się to i grasz. Chcę sprzedać broń, którą wykułem. Dobrze, daj to tutaj. Dobrze, oto twoja zapłata. Nice. No, w Gothicu 2 nie ma mowy o farmieniu.